jakzagrać.pl. Tu znajdziesz sprawdzone gitary najwyższej jakości i nauczysz się grać na gitarze. Zapraszam. Cześć, z tej strony Grzegorz Myszur i w tym odcinku pokażę Ci, jak zagrać utwór Mój jest ten kawałek podłogi. I od razu na początku powiem, że nie da się odwzorować tej piosenki na gitarze, ponieważ to jest instrument akustyczny, to nie jest, ona nie jest gitarą elektryczną, więc tam efektów się nie włoży, a poza tym gitara elektryczna w tej piosence robi coś takiego. Tak mniej więcej to pokazując, także też od razu o tym mówię, że to jest taka wersja, żeby sobie to zagrać, przy ognisku, pośpiewać, a nie żeby idealnie odwzorować ten utwór, ponieważ do tego potrzeba całego zespołu. Zagram, zaśpiewam, posłuchaj, no i później Cię tego nauczę. Jedziemy. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi wy, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi, co mam robić? Okej, tak to mniej więcej leci, jest zwrotka, jest refren i tego Cię nauczę. Później już sobie to wszystko musisz samodzielnie poukładać, żeby to po prostu była zwrotka, refren, no ale po prostu grasz jedno po drugim. Okej, jest to też tonacja wyższa o 1,5 tonu od oryginału i dzięki temu nie mamy tu żadnego akordu barowego. Także też o tym wspominam, bo to myślę, że warte jest uwagi. Jaki tu mamy rytm w tym utworze? Rytm sobie liczymy na 2. Raz i dwa i 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 raz i dwa i... Dosyć jest to dynamiczna piosenka. Choć z jednej strony tego nie słychać i nie czuć, to z drugiej strony, kiedy się w to wgłębimy, to jest to, widać, że to jest dynamiczna piosenka. Jakie tutaj mamy bicie w tym utworze? Tak naprawdę będą dwa rodzaje bicia, inne w zwrotce, inne w refrenie, żeby nam się to wszystko jakoś ładnie złożyło. Najpierw przeróbmy sobie zwrotkę, no i jakie tu mamy bicie? Uderzasz sobie dół, góra, dół, góra. Tylko, że przy tym drugim uderzeniu w dół, które jest na dwa, lekko sobie wygłuszasz struny. Raz i dwa i... 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 Tak to brzmi, gdy to jest grane dynamicznie. Okej, także na początku na spokojnie sobie to graj. Możesz też zatrzymać odcinek, no i po prostu sobie na chwilę przećwiczyć to bicie, żeby je też opanować już i wiedzieć, jak je grać w trakcie ćwiczenia tego utworu. Okej, przejdźmy do konkretnych akordów. Mamy 4 wersy w zwrotce, jak tu widzisz, i przy każdym, jak widzisz, jest też akord e-moll, później jest c-dur, a później jest d-dur. I na każdym wersie jest dokładnie ta sama melodia, czyli akord e-moll zagrany 2 razy tym biciem, później akord c-dur zagrany raz tym biciem i akord d-dur zagrany raz tym biciem. Zacznijmy od e-moll. Raz i dwa i raz i dwa i... Raz i dwa i raz i dwa i... Góra, dół z wygłuszeniem, góra, dół, góra, dół z wygłuszeniem, góra, raz i dwa i raz i dwa. Jeżeli nie wiesz, jak zrobić to wygłuszenie, to tutaj masz takie mięsko po zewnętrznej części dłoni. Je albo kładziesz na struny, w tym przypadku, jeżeli chcesz całkowicie wygłuszyć, tak jak na przykład w tej piosence, to kładziesz je po prostu na struny, nie tak jakoś bardzo mocno, tak delikatnie, żeby struny nie były całkowicie wygłuszone, a żeby były tak po prostu, żeby nie grały. Ale przy uderzaniu, żeby wydawały takie właśnie, takie głuche brzmienie. Nie tak całkowicie niesłyszalne, ale jak jest lekko położona dłoń, to uderzenie jest takie głuche. Okej, mamy 2 razy ten e-moll. Raz i dwa i raz i dwa i... Później zmieniasz na akord c-dur, grasz raz. Raz i dwa
i... Jeszcze raz. Raz i dwa i... I po C duży akord D-dur. Raz i dwa i... Raz i dwa i... I tworzy nam się melodia. E-mol. C-dur. D-dur. Coś takiego. I ta melodia, którą ci teraz zagrałem, ona wybrzmiewa przez cały jeden wers, tak jak wcześniej już mówiłem, i później powtarzasz tą melodię śpiewając drugi, trzeci i czwarty wers. No i oczywiście każdy kolejny wers w kolejnych zwrotkach, ponieważ mamy drugą, trzecią zwrotkę, grasz dokładnie tak samo każdy wers każdej zwrotki w tym utworze. Także to sobie na spokojnie też przećwicz. I gdy skończysz grać ostatni wers pierwszej, drugiej, trzeciej zwrotki, przechodzisz do refrenu. Od razu, nie ma tam żadnego kombinowania, od razu przechodzisz do refrenu, ale mamy zmianę bicia. No i co sobie tam grasz w refrenie? Żeby było oczywiście prościej, bo tym biciem, które ci teraz pokażę, będzie prościej. Mieliśmy tutaj najkrótszy odcinek muzyki, to jest takt. No i właśnie ten takt liczymy sobie na raz i dwa i w tym utworze. I z dwóch takich taktów na dwa tworzy nam się takt na cztery. Raz i dwa i, raz i dwa i. To jest to samo co raz i dwa i, trzy i cztery i. W rytmice tak to działa. Okej. I teraz to bicie, które ty widzisz, gramy na tych dwóch taktach na dwa, albo na jednym takcie na cztery. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie zrozumiałe. W każdym razie gramy, w refrenie liczymy sobie raz i dwa i, trzy i cztery i grasz bicie. Du, du, góra, góra, du, góra. Raz i dwa i trzy i cztery i. I każdy z akordów zagrany w refrenie będzie właśnie grany raz tym biciem. Czyli wyliczysz sobie raz i dwa i trzy i cztery i. I to będzie całość zagrane na jednym akordzie i będziesz wiedział lub wiedziała, żeby po tym zagraniu tego jednego akordu zmienić na kolejny, ponieważ gra się go tylko raz. I mamy akord G-dur na początku w refrenie. Du, du, góra, góra, du, góra. Raz i dwa i trzy i cztery i. No i po jednym zagraniu akordu G-dur wiesz, że musisz zmienić na kolejny akord i w tym przypadku jest to akord D-dur. Też grasz go raz. Raz i dwa i trzy i cztery i. OK? Czyli mamy G-dur, D-dur po razie, później jest akord E-mol raz. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Czyli G, D, E-mol, no i czwartym akordem jest C-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. I tworzy nam się taka melodia. To był nasz pierwszy wers refrenu, jak tutaj widzisz, mój jest ten kawałek podłogi. G-dur, D-dur, E-mol i C-dur. Okej. I śpiewasz sobie. Mój jest ten kawałek podłogi. I drugi wers refrenu jest dokładnie na takich samych akordach, czyli raz G, raz D, raz E-mol i raz C. I sobie po prostu grasz i śpiewasz. Nie mówcie mi, co mam robić. Czyli żeby zagrać ten refren, potrzebujesz właśnie dwa razy zagrać tę melodię z akordów G, D, E-mol i C. W tym biciem dłuższym, czyli tym du, du, góra, góra, du, góra. I liczysz sobie raz i dwa i trzy i cztery i. Warto poćwiczyć ten refren, właśnie licząc sobie tylko ten rytm, nie śpiewając jeszcze, licząc sobie, żeby dobrze weszła rytmika, bo później jest o wiele łatwiej śpiewać, bo już się nie musisz tak bardzo skupiać na uderzaniu, to już gdzieś tam czujesz wewnętrznie, masz to wyćwiczone i dzięki temu możesz na spokojnie sobie śpiewać ten utwór. Przed rozpoczęciem śpiewania w tym utworze mamy taki fragment, gdzie sobie tylko instrumenty grają i tak samo, ta sama melodia jest na przykład między refrenem a zwrotką, kiedy jest chwila przerwy, taka żeby przejść z refrenu do zwrotki. No i co tam gramy? Gramy tam akordy ze zwrotki, czyli E-mol, C-dur i D-dur. No i jak to dokładnie robimy? Grasz sobie najpierw cztery razy E-mol. Raz i dwa i raz. Aha, i bardzo ważne jest to, że tu jest to krótsze bicie, czyli to, gdzie sobie liczymy raz i dwa i raz i dwa i. Czyli jeżeli teraz mówię o biciu, ile razy sobie grasz, to grasz tym krótszym biciem, czyli raz i dwa i. To jest właśnie to nasze bicie. No i grasz cztery razy tym E-mol. Później grasz C-dur. Raz. D-dur.
raz i później dwa razy e-moll. Ok, czyli e-moll 4 razy, C-dur, G-dur i e-moll. I tą melodię powtarzasz jeszcze raz, czyli e-moll, 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 C-dur, G-dur, e-moll, e-moll. I przed rozpoczęciem śpiewania zwrotki dodajesz jeszcze dwa e-molle, czyli raz i dwa i raz i dwa i... Meble już i tam zaczynasz śpiewać drugą zwrotkę. Także jak tutaj widzisz, obok mnie masz 4 razy e-moll, C-dur, D-dur, 2 razy e-moll, później znowu 4 razy e-moll, C-dur, D-dur, 2 razy e-moll i dokładasz jeszcze 2 e-molle przed samym rozpoczęciem zwrotki. Tu wszystko jest dokładnie napisane, także na pewno to teraz widzisz. No i to jest taki instrumental, taka chwila przerwy, gdzie grałem same instrumenty przed wejściem do kolejnej zwrotki. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe. Jeżeli nie, to obejrzyj drugi, trzeci raz. Powtórz to sobie. Daj sobie też czas na to, żeby to opanować, bo jest tam kilka elementów, które się muszą w głowie ułożyć. To nie jest tak, że piosenki wchodzą do głowy po jednym przećwiczeniu, po chwili. Tylko często trzeba 2-3 dni, trzeba się z tym przespać, żeby to wszystko dobrze załapać. Także daj też sobie czas, trochę cierpliwości, no i na pewno się tego nauczysz. No i warto się tego ogólnie nauczyć, bo przy ognisku można świetnie z tym pośpiewać. Także w tym wideo poradniku to już jest wszystko. Jeżeli się podoba, to łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub na Facebooku, tekst z fitami do mój jest na kawałek podłogi, znajdziesz na jakzgarać.pl, link jest tam na dole w opisie, tam jest też PDF gotowy do wydrukowania, do poprania jednym kliknięciem, bardzo fajna sprawa. Dla początkujących zachęcam do wejścia na gitarapodstaw.pl, tam kurs od amatora do gitarowego klawiatora, świetne wskazówki, jak tutaj nie dudnić przy uderzaniu strun, jak dobrze chwytać akordy, dużo świetnych podstawowych piosenek, podstawowych akordów, ponad 1000 zadowolonych klientów, także naprawdę fajna sprawa, polecam gitarapodstaw.pl, gitary.jakzgarać.pl, tam z kolei nasz sklep z gitarami, między innymi ta gitara LAK T70 DCE. Genialna gitara, zresztą pewnie słyszysz jej dźwięk, że naprawdę jest świetnej jakości. No i wiele innych świetnych instrumentów, akcesoria gitarowe, gitary.jakzagrać.pl, tam Cię odsyłam, no a z kolei na jakzagrać.pl inne kursy darmowe, płatne, no i tam jest takie centrum, które Cię odeślę wszędzie, gdzie trzeba i wszystko, co potrzebuje początkujący gitarzysta, znajdzie na jakzagrać.pl. Teraz już nie przedłużam, trzymaj się, do zobaczenia, no i na razie, hej!